Od kilkunastu tygodni największy przewoźnik w naszym regionie, Międzygminny Związek Komunikacyjny, boryka się z problemami kadrowymi na szczeblach kierowniczych. Wczorajsze posiedzenie delegatów MZK również nie wyłoniło nowego przewodniczącego. Za to nowym wiceprzewodniczącym został dyrektor biura MZK Benedykt Lanuszny. Międzygminny Związek Komunikacyjny nadal ma podgórkę. Wczoraj na zgromadzeniu delegatów MZK miał być dokonany wybór przewodniczącego zarządu MZK, wiceprzewodniczącego zarządu MZK, a także trzech członków zarządu, ponieważ jak wiemy, jednego członka zarządu brakuje, a dwóch pozostałych zadeklarowało rezygnację. To się jednak nie stało. Poznaliśmy jedynie nazwisko nowego wiceprzewodniczącego zarządu. Rzutem na taśmę, można powiedzieć, wybrano wiceprzewodniczącego MZK, który prawdopodobnie będzie wiceprzewodniczącym tymczasowym. Jest to Benedykt Lanuszny, dyrektor biura MZK, tylko po to, żeby ktoś mógł podpisywać dokumenty. Na stanowisko przewodniczącego zarządu zaproponowano kandydaturę Janusza Budy, zastępcy prezydenta Jastrzębia Zdroju. Ten jednak odmówił. Uważam, że powinniśmy uporządkować skład całego zarządu, a w tym momencie ja podejmę ostateczną decyzję. Z pozostałych możliwych kandydatur nikt nie spełnił wymagań formalnych. Okazało się, że jedyny kandydat do zarządu, który mógł być wczoraj wybrany, czyli pan Dawid Topol, reprezentujący gminę Pszów, nie może na chwilę obecną zostać wybrany, ponieważ nie dysponował uchwałą swojego miasta o tym, że może reprezentować miasto we władzach MZK. Tym samym MZK pozostaje bez władz w obliczu problemów organizacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Tym problemem głównym jest przedsiębiorstwo PKM, które jest naszym, podkreślam, naszym przedsiębiorstwem, jest bardzo złej kondycji. Ja nie chciałbym tutaj odnosić się do wcześniejszych działań, bo to myślę, to jest pokłosie tego, co było wcześniej niedokonane albo wręcz błędnie, ale myślę, że zmierzymy się z tym faktem i będziemy te problemy sukcesywnie rozwiązywać. Szansa na to 9 lutego, wówczas ponownie zbierze się zgromadzenie delegatów związku.